Dzień dobry Państwu. Przedmiotem naszej dyskusji Anarchiści w PRL-u będzie książka wydana przez Europejskie Centrum Solidarności pod tytułem Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, Studia i Analizy. Ta książka została wydana pod redakcją Dominika Bienia, Wojciecha Mazura, Grzegorza Piotrowskiego i Przemysława Ruchlewskiego. Książka ta była pokłosiem konferencji, która została zorganizowana w 2013 roku z okazji 30-lecia istnienia Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Elementem tej konferencji był również reprint Homka. Było to czasopismo wydawane przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego od roku 1983 aż do późnych lat 90. Ostatnie numery jeszcze wychodziły. Naszymi gośćmi jest pan Zbigniew Stybel, który był uczestnikiem Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, oraz dwóch historyków. Doktor habilitowany Radosław Antonów, który jest zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, i doktor Grzegorz Piotrowski, który jest zatrudniony w Europejskim Centrum Solidarności. Pierwsze pytanie, które chciałbym skierować do uczestników naszej dyskusji, to jest pytanie dotyczące samego Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Czym on był? Czy on był próbą wskrzeszenia tradycji anarchistycznej w późnym PRL-u? Czy był poszukiwaniem alternatywy pomiędzy PRL-owską władzą, Solidarnością a Kościołem? Czy też był po prostu takim dogodnym szyldem oporu przeciwko komunistycznej władzy? Dogodnym dlatego, że apelował do emocji, postulatów, motywacji młodego pokolenia. No i po roku 1989, gdy komunizm przeminął, no to również przeminęły te formy oporu. Dziękuję bardzo, panie profesorze. No właściwie odpowiem na to pytanie z perspektywy właściwie bardzo długiego okresu badania Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego i po latach właściwie stwierdziłbym, że jest to swego rodzaju zagospodarowanie, i tutaj w cudzysłowiu określę to, przestrzeni zarówno w świadomości, jak i działalności społecznej, i to tej politycznej, bo przecież tutaj mamy też krótkotrwały, ale jednak okres współpracy z NSZZ Solidarność, jak i lokalny. Szczególnie i tutaj jest związek z kulturą alternatywną. Czym jeszcze był Ruch Społeczeństwa Alternatywnego? No przede wszystkim dążeniem młodzieży, bo cały proces kształtowania się środowiska anarchistycznego rozpoczyna się w liceum ogólnokształcącym, więc stosunkowo młody wiek, czyli młodzieży do działania. Czyli tutaj trzeba by było podkreślić wolnego działania. Dążenie, które pojawiło się no, właściwie w momencie kiełkowania czy początku tych przemian, które będą miały miejsce na płaszczyźnie politycznej i ustrojowej. Dalej jest to właściwie, można powiedzieć, dążenie do działania wolnego od sztywnych struktur. Stąd nazwa ruch, a nie na przykład organizacja. I tutaj konsekwencją tego było tworzenie różnego rodzaju inicjatyw. Tutaj najwięcej w tym temacie zapewne powie pan Zbigniew Stybel. Różnego rodzaju formacji, począwszy od Porozumienia Grup Niezależnych Wolność przez Międzymiastówkę Anarchistyczną, Federację Międzymiastówki Anarchistycznej, czy działającą po dzień dzisiejszy Federację
anarchistyczny. Kolejna kwestia, poszukiwanie alternatywy. I to było właściwie takim elementem, który to środowisko w mojej ocenie mógł spajać. Od z jednej strony współpracy z Solidarnością, później tworzenie na przykład duszpasterstwa anarchistycznego, po własne pomysły i realizowanie własnych pomysłów, które były przelewane w pewnym sensie zarówno na łamy Chomka, a z drugiej strony były urzeczywistniane już w działalności tej ulicznej, tej można powiedzieć happeningowej czy manifestacyjnej, jak to miało miejsce w połowie lat 80. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie tradycji, no to tutaj właściwie Ruch Społeczeństwa Alternatywnego jest ewenementem, bo jak stwierdzili historycy doktryn politycznych i prawnych w latach 80., w Polsce nie było tych tradycji anarchistycznych. Właściwie anarchizm, jak to profesor Ryszka zauważył, minął Polaków bokiem. Mamy oczywiście pewne nawiązania, ale tu już te kwestie historyczne nie będę wchodził, ale mamy, że tak powiem, ten ruch jako coś nowego. Tak, no dziękuję bardzo. I teraz bym prosił o wypowiedź Grzegorza Piotrowskiego. Mi się wydaje, że Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, tyle, ile biografii, tyle będzie odpowiedzi na to pytanie, bo wydaje mi się, że jednak motywacje przyłączenia się do tego ruchu były bardzo różnorodne, co widać też po wielu wątkach, jak się w tym ruchu pojawiały. Bo tam się pojawiają wątki stricte anarchistyczne, pojawiają się wątki związane z jakimś życiem religijnym, pomysły na nowy ład ekonomiczny czy gospodarczy. Tam się pojawiają wątki jakieś właśnie parareligijne i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że tutaj kluczowy jest moment, w którym powstaje Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, czyli czas po stanie wojennym, czas po tym, jak Solidarność zostaje spacyfikowana przez komunistów, gdzie już nie jest tak prężnie działającym ruchem. I to otwiera pewne pole do działania dla grup, które mogły mieć trochę inny pomysł na to, jak z tą władzą komunistyczną walczyć. Ponieważ już nie ma tego monolitu, tego dominującej organizacji, jaką była Solidarność w latach 80-81, tylko pojawia się pewna pustka, która jest wypełniona przez różnego rodzaju, możemy powiedzieć, eksperymenty takie społeczne. I Ruch Społeczeństwa Alternatywnego był takim, wydaje mi się, eksperymentem. Był jedną z prób właśnie stworzenia innej formy walki z komunistami. Była to próba, która zaczęła się odwoływać z biegiem lat coraz wyraźniej do dziedzictwa historii anarchizmu. I wydaje mi się, że jakby popatrzeć na rozwój, to ten ruch mocno ewoluował. Na samym początku raczej bym unikał określenia tego ruchu jednoznacznie jako ruchu anarchistycznego. Po drugie, był to też ruch, który trafiał do odbiorców zupełnie innymi kanałami. Tutaj to, co profesor Antonów podkreślał o znaczeniu kultury niezależnej. I wydaje mi się, to też związane z tym takiej młodzieńczej przekory. No to bardzo młodzi ludzie i to też wydaje mi się miało duży wpływ na ich radykalizm, ich postaw i ich poglądów. Też na wybór tematu, którymi się zajmowali, tematu, które były bardziej bliskie temu, co przeżywali. Tutaj myślę, że do tego jeszcze wrócimy, do kwestii kampanii przeciwko przymusowej służbie wojskowej. To było coś, co tych ludzi jak najbardziej dotykało. To było coś, co było dosyć uciążliwe. Też włączało wbrew woli młodych ludzi ich w służbę państwu komunistycznemu. A ten postulat bardzo rzadko się pojawiał wśród dysydentów, zatem głównego nurtu. Więc tutaj wydaje mi się, że był to ruch, który powstał w
w wyniku bardzo specyficznej konfiguracji wydarzeń, właśnie tej stworzenia tej pustki, częściowej pustki, która pojawiła się po stanie wojennym. Teraz zapytamy się uczestnika wydarzeń, czy te rekonstrukcje historyczne historyków i historyków doktryn politycznych są trafne. Tak więc proszę Zbigniewa Stybla odpowiedzieć na to pytanie, czym był dla Ciebie Ruch Społeczeństwa Alternatywnego? Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. RSA, która moja osoba skromna miała tą okazję organizować, była formacją poszukującą alternatywy, tak jak to profesor przedmówca mój rzekł. Alternatywa, która zakładała jednej strony różne formy ideowe typu anarchizm, trockizm, niepodległościowy nurt socjalizmu, kontrkulturę. Na tym tle były spory, o czym później pewnie będziemy mówić. Natomiast w RSA z jednej strony nie przykładała wielkiej roli, przynajmniej w pierwszym etapie, jak to nazywam, pierwszego RSA, czyli ten skład, który był w roku 83 do gdzieś 85-86, to otwarliśmy się na inne pomysły ideowe, organizacyjne, z czego wyłania się Porozumienie Grup Niezależnych w Gdańsku, później w Poznaniu. W następnym roku było Porozumienie Prasowe, współpraca z Totartem. To jest jeden z ważnych takich elementów. Obok siebie istniały jednocześnie różne trendy, tak? I na tym tle były spory, raczej ścieraliśmy się niż wspieraliśmy się. I co jest najważniejszym chyba aspektem? Mianowicie RSA złamało pewien kanon, mianowicie po wprowadzeniu stanu wojennego wiele osób zostało zmobilizowanych do tak zwanych jednostek karnych. Myśmy byli tego świadomi, wyczytaliśmy to z bibuły, że karnie powoływano ludzi do jednostek wojskowych, żeby uniemożliwić im funkcjonowanie. I stąd też byliśmy świadomi, że nasza rola w Ludowym Wojsku Polskim może szkodzić i nam, i bliźnim. Poza tym, i tu jest ważna sprawa, RSA stało się kuźnią kadr dla takich formacji jak WIP, PPS, Federacja Młodzieży Walczącej, Pomarańczowej Alternatywy, czy ZZF, którego miałem okazję organizować w wyniku wcześniejszych sporów ideowych i nawet organizacyjnych. Krótko mówiąc, w RSA jakby można by umieścić środowiskowo, tak, różne postawy, tak, był ksiądz, był socjalista, był liberał, anarchista, trockista, więc bardziej nam chodziło o działanie, tak, skuteczność, a następnie rodziła się pewna idea, tak, i ona była samorodna. Myślę, że to chyba w pewnym sensie jakby zamyka ten wątek, czym było RSA, tak, pomijając ważną jeszcze sprawę, że nieskromnie nazwę, że nasze pokolenie, ja to nazwę drugie pokolenie Kolumbów, rocznik 64, było zmuszone do odmowy służby wojskowej, ślubowania na rotę wojskową. Intuicyjnie odczuwaliśmy, że to nam grozi czymś złym. Nie było to zdefiniowane racjonalnie, ale byliśmy świadomi, że taki los spotkał Łotyszów, Estończyków, Ukraińców, którzy służyli w armii sowieckiej, pacyfikując społeczeństwo afgańskie od 79 roku. To tak mniej więcej pokrótce, czym dla mnie było RSA, tak? Było to niesłychane zjawisko w każdym bądź razie. Chodzi mi o ideowe inspiracje Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. W społeczeństwie polskim w zasadzie, jeżeli mówimy o anarchizmie, o anarchiście, to przede wszystkim w pamięci można znaleźć nazwisko Edwarda Abramowskiego. Tak? To jest taki chyba najbardziej znany polski anarchista, którego prace były znane i były wydawane w latach 60., takie prace stricte filozoficzne, ale w latach 70. i 80. były wydawane również jego prace ideowo-polityczne. Nie wszystkie oczywiście, ale można było się
z jego myślą zapoznać. No i w związku z tym mam pytanie, na które chciałbym, żeby najpierw odpowiedział Zbigniew Stybel. Kto był autorytetem i co było tą inspiracją ideową? Tutaj trzeba odróżnić te dwa pojęcia, te dwa słowa. Inspirację ideową znamy, czy szukamy poprzez czytanie książek, tak? No a autorytet trzeba jakby spotkać osobiście. Tutaj ten kontakt osobisty jest ważny. Tak więc chciałbym, żeby najpierw świadek historii odpowiedział na to pytanie. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Wrócę może do Abramowskiego. Z Abramowskim to jest tak różnie. Jedni twierdzą, że był anarchistą, inni mówią, że był socjalistą. On się utożsamiał z PPS-em, tym nurtem niepodległościowym. Jest wątek anarchistyczny, ale on nie wyklucza socjalizmu tego niepodległościowego. Zresztą podobna sprawa jest z tą inspiracją, o której ja wspomniałem w książce o Zielińskim, że na emigracji, to znaczy w Paryżu, był anarchistą, kiedy niepodległość wybuchła w 18 roku, wraca do Polski, staje się urzędnikiem państwowym w sprawach prawa pracy, a jednocześnie wchodzi do PPS-u, tego już po uzyskaniu niepodległości. Natomiast jeżeli wracając konkretnie do tego pytania autorytety, to zanim poznałem osobę, która na mnie wywarła wielki wpływ, to jest profesor Aleszko Nowaka, byłem mimochodem poddany inicjacji przez co najmniej 4 osoby, to znaczy to był ich nieświadoma rola. Mianowicie była to moja mama, która wskazywała, kto jest kim i jaką ma duszę i nigdy się nie pomyliła. Potem był brat Tadeusz Uciński, który wprowadził mnie w świat i miłości, i pokory, poezji i Boga, mimo że pochodzę z rodziny katolickiej. Następną osobą był Romek Piekarski, który ponadto, że wprowadził środowisko zdelegalizowanego, niezależnego zrzeszenia studentów, to wprowadził świat refleksji o władzy i społeczeństwie, to znaczy nasze słynne dyskusje o Platonie, a dokładnie o dialogu, Kryton, gdzie zła nie należy popełniać złem, odpłacać złem, czy też Karola Jaspersa o problemie winy. To były pewne zjawiska, które jakby w mojej psychice wywierały pewien ślad. Osobą jakby następną, która mimochodem wpłynęła na moją osobowość, był Darek Józefowicz, który unaocznił mechanizm manipulacji. To znaczy w oparciu o język III Rzeszy, notatnik filologa, gdzie prowadziliśmy dyskusję o języku totalitarnym, odnosiliśmy do języka konkretnego, to jest PRL. Te wszystkie poprzedzające mnie, znaczy te spotkanie z profesorem, spotkania z wcześniejszymi osobami, przygotowały mnie do spotkania i dyskusji intelektualnie o niemarksowskim materializmie historycznym. O profesorze słyszałem już w 1984 roku. Wydaliśmy nawet małą broszurkę. Potem było spotkanie, które zorganizowałem i na tym spotkaniu było kilkanaście osób, czy kilka osób. W każdym bądź razie profesor już wtedy nam z jednej strony pogratulował odwagi myślenia i działania, a z drugiej strony wskazywał to, co sam już zdiagnozował, czym był totalitaryzm w wydaniu komunistycznym, gdzie nazwał ten system totalitarny systemem trójwładzy. I co jest najważniejsze, profesor dla mnie wtedy na tym spotkaniu, to był rok 86, wspomniał o genezie systemu trójwładzy, trójpanowania. Wskazał, że ten system zaczyna się w Polsce nie w 1944-1945 roku, tylko zaczyna się w 1939 roku. I tak naprawdę przyjście władzy komunistycznej, jak to profesor stwierdził, nie wymagało już niczego specjalnego, bo to, co miało się dokonać, ta rzeź, która dokonała się w roku 18-19 w Rosji Sowieckiej, została dokonana. Społeczeństwo tak naprawdę po okupacji systemu trójwładzy hitlerowskiej było przygotowane
na przyjęcie sowieckiego systemu trójwładzy. No, potem już profesor tylko kontestował PRL. Z punktu widzenia profesora liczyła się jednostka, nie mniej ciemiężca, to znaczy system opresyjny ustępuje przed masą ludzką. I wskazywał, że tak naprawdę połączenie jakby dwóch wartości, chrześcijaństwa i socjalizmu, jest w stanie powstrzymać świat przed upadkiem, przed hedonizmem, przed niewolą. Wskazywał, że człowiek zniewolony może odzyskać swoje człowieczeństwo w buncie i tylko wtedy jest zdolny do tego, jeżeli jest w stanie powiedzieć swojemu ciemiężcy nie, tak? I kończąc, dla mnie, bo nie mogę powiedzieć o całej reszcie, bo nigdy w środowisku RSA nie było jednolitego, wspólnego autorytetu, tak? Nigdy. Że to, co profesor stworzył, dorobek intelektualny, odwołujący się do miłości, do i chrześcijaństwa, i socjalizmu, jest elementem tej polskiej myśli alternatywnej, stanowiącym kontynuację tego, co wytworzono w XIX wieku, to jest koncepcyjnej myśli socjalistycznej, i niezłomnej, i niepodległej. I tego się obawiano w profesorze, dlatego wiele lat milczano. Profesor mi ufał na tyle, że powierzał mi swoje prace pisane na maszynie. Były to niejednokrotnie mało czytelne przybitki, które przekazałem po latach obecnemu to profesorowi Brzechczynowi, w wyniku czego została opublikowana praca, z pracami, które nigdy, materiałami, hipotezami naukowymi, które nigdy nie zostały opublikowane. Dziękuję bardzo. Tutaj chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że ten mechanizm pętli obywatelskiej, o której wspominałeś, no to on został w taki artystyczny sposób przedstawiony w pieśni Kaczmarskiego Mury, tak? Że tutaj mamy taką ideę, że gdy dochodzi do rewolucji i gdy ta rewolucja zwycięża, to ci, którzy przejmują władzę, z elit wyłania się, tak, robią się z grubsza to samo, co poprzednicy, tak? Czyli kształtuje się nowa elita, nowa władza, która posługując się innymi hasłami już rewolucyjnymi czy postrewolucyjnymi, maksymalizuje władzę dla niej samej, czyli się odtwarza znów ten sam system opresji, ale pod innymi hasłami. I taka sytuacja, ona również może grozić ruchowi opozycyjnemu, tak? Takiemu ruchowi, jakim była Solidarność w Polsce. I z tej jakby pozycji no, profesor Nowak dokonywał oceny ruchu solidarnościowego w Polsce w latach 80. I taka, powiedzmy, wewnętrzna krytyka, no ona nie zawsze była dla społeczeństwa podziemnego strawna, tak? I wywoływała krytykę. A teraz prosimy w kolejności profesora Antonowa, tak? O to, żeby mógł scharakteryzować pełniej te inspiracje ideowe ruchu społeczeństwa alternatywnego. Tak, dziękuję. Właściwie to będzie tylko głos obserwatora, który z zewnątrz miał dostęp do szczątkowych, jak na początku, informacji na temat działalności ruchu. I tutaj trzeba wziąć pod uwagę również przy w zasadzie wskazywaniu tych inspiracji ideowych, jeżeli chodzi o ruch, to, na co zwrócił uwagę pan doktor Grzegorz Piotrowski, czyli ta wielopłaszczyznowość. Mamy tutaj całe mnóstwo różnego rodzaju wątków ideowych, które pojawiają się na łamach HOMK-a, ale o HOMK-u to wiem, że będziemy rozmawiali osobno. No więc jeżeli chodzi o sam anarchizm, jako to podłoże ideowe, to tutaj ten anarchizm nie pojawia się na samym początku. Zresztą dowiadujemy się z różnego rodzaju tych publikacji wczesnych w latach 80., że anarchizm pojawił się później. O anarchizmie dowiedzieliśmy się
od innych, bo to są stwierdzenia, które można wyczytać w tych właśnie materiałach, które są zebrane w formie właśnie HOMKA wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Jeżeli chodzi o taki właściwie podstawowy autorytet, który mógłby się pojawić na podstawie analiz, które powiedzmy przeprowadzałem w latach 90., no to tutaj Samorządna Rzeczpospolita i Edward Abramowski i to odwołanie do właśnie tej koncepcji przez uczestników ruchu społeczeństwa alternatywnego. Natomiast główny nacisk kładziony był na kwestię działania. Działania, a poza tym, no właściwie jak po latach zauważył jeden z twórców ruchu społeczeństwa alternatywnego, Janusz Waluszko, trafili anarchiści pokoleniowo na lukę, która pojawiła się z jednej strony pomiędzy tym ruchem PiS-owskim i buntem na zachodzie lat 60., a ruchem punk, który kształtował się. No i pośrodku tego wszystkiego i w zasadzie to, do czego od początku dążono, to podziemny teatr czy kabaret, a nie na przykład subkultury muzyczne. Więc my tutaj mamy cały zlepek różnego rodzaju aktywności uczestników ruchu społeczeństwa alternatywnego, od działalności politycznej po działalność właściwie awangardową czy happeningową. Natomiast jeżeli chodzi o sam anarchizm, no to on będzie później pojawiał się w wybranych artykułach i będą odniesienia do klasyków myśli anarchistycznej, ale to nie będą Polacy, to będą Rosjanie, to będzie przede wszystkim Piotr Kropotkin. Nawiązanie w późniejszych latach będzie do Bakunina. Będzie też i Proudhon, który się, z tego co pamiętam, to nawet na jednej z ulotek ruchu Wolność i Pokój, jeżeli nie mylę, gdzieś w latach 80. była podobizna Pierre Józefa Proudhona. Natomiast z polskich anarchistów, no to tutaj faktycznie wspomniany Józef Zieliński i właściwie można by było dyskutować, bo pan Zbigniew Stybel zauważył słusznie, że to był państwowiec tak na dobrą sprawę po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Człowiek, który w strukturach państwa polskiego budował politykę społeczną. Natomiast na emigracji propagował działalność anarchistyczną i myśl anarchistyczną. No i w zasadzie można by jeszcze zwrócić uwagę na anarchistę krakowskiego, który no właściwie z rozpaczy sięgnął po anarchizm. Mam na myśli tutaj Augustyna Wróblewskiego. Ale też zajmował się różnymi innymi zagadnieniami. Także ten anarchizm i myśl, która towarzyszyła uczestnikom ruchu społeczeństwa alternatywnego, właściwie budowany był na różnych autorytetach i każdy miał jakieś swoje własne inspiracje, które przelewał na tą płaszczyznę wolnej myśli, jaką była po pierwsze działalność WRSA, po drugie działalność informacyjno-publikacyjna, począwszy od Gilotyny jako ściennej gazetki, skończywszy na HOMKU. Dziękuję bardzo. A teraz Grzegorz Piotrowski. Mnie tutaj trudno już coś dopowiedzieć po tak szerokich wypowiedziach. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na parę kwestii, bo uważam, że jest troszeczkę kłopotliwe mówienie o jakichś autorytetach w przypadku ruchu anarchistycznego, który z definicji te autorytety odrzuca. I tutaj RSA i w ogóle całe środowisko anarchistyczne było tyle ciekawe, że ono dokonywało odczytania na nowo różnych materiałów, które były w obiegu, na przykład Abramowskiego,
Abramowski, jak pan profesor Brzechczyn zauważył, był wydawany w PRL-u, był szkoły imienia Abramowskiego, natomiast był zawsze prezentowany, czy zazwyczaj był prezentowany jako twórca ruchu spółdzielczego i tego typu inicjatyw. Natomiast tutaj środowisko związane z ruchem anarchistycznym wzięło Abramowskiego i zaczęło go odczytywać całkowicie nie po myśli władz komunistycznych. Zaczęto wyciągać z całej spuścizny Abramowskiego te rzeczy, które były bardzo wywrotowe, były też bardzo uderzające w ówczesną władzę, w ogóle w każdą władzę. Więc tutaj to właśnie mówienie o tych autorytetach w przypadku ruchu anarchistycznego jest troszeczkę ryzykowne, wydaje mi się. Natomiast to właśnie wykorzystywanie, czy na nowo odczytywanie niektórych klasyków wydaje mi się bardzo interesującym zjawiskiem. Ja tutaj chciałem też dodać do tego, co panowie mówili wcześniej, dwie jeszcze takie, może nie autorytety, ale inspiracje, ponieważ tak jak ja czytałem Homka i czytałem różne wspomnienia uczestników RSA, to tam też zauważyłem bardzo często pojawiające się kwestia samorządnej Rzeczpospolitej, ale nie tej Abramowskiego, tylko tej z 80 roku, czy 81 roku, że właśnie ten element samozarządzania, który ten program tak naprawdę był, wydaje mi się, dosyć mocną inspiracją, ale też nie możemy zapominać też o inspiracjach, które docierały z zagranicy, głównie przez kulturę alternatywną, co widać też pewnie o tym będziemy mówić, po różnego rodzaju działania. Znaczy były to inspiracje ruchem pacyfistycznym, który był na Zachodzie, oraz inspiracje, które spowodowały rozwój myśli ekologicznej, myśli w takiej tradycji głębokiej ekologii, która też się w tym momencie zaczęła dosyć mocno pojawiać, chociażby w publikacjach anarchistycznych. I o tym pewnie też będziemy mówić, o akcjach przeciwko planom budowy elektrowni atomowej w Polsce i tego typu rzeczach. To też są rzeczy, które wydaje mi się, że mocno wpłynęły na ruch anarchistyczny w Polsce, a których śladów można szukać chociażby w ruchu sytuacjonistów, czyli w kontrkulturze lat 60., która też zaczęła przenikać, może akurat w RSA to nie było aż tak bardzo widoczne, natomiast w takich anarchizujących grupach jak Pomarańczowa Alternatywa, no to było wręcz powiedziane wprost. To była jedna z inspiracji, która była właśnie inspiracją zza zachodniej granicy. Anarchiści też się starzeją, wchodzą w związki małżeńskie, mają dzieci, no i siłą rzeczy muszą być autorytetami dla swoich dzieci, tak więc chociażby w sensie biologicznym, a w sensie takim ideowym, no to jest określona paleta różnych wersji anarchizmu, no i konkretny ruch anarchistyczny może jakąś wersję, jakąś tradycję oczywiście uznać za swoją, ale nie w taki sposób literalny, tylko próbując ją dostosować do określonych warunków. Autorytet, to ja bym powiedział, że autorytet to jest jakby osoba, która reprezentuje pewne wartości, tak, pewne idee wraz z taką propozycją wcielania ich w życie, tak, pokazywania, jak to w praktyce działa. I tutaj obok no niewątpliwie Leszka Nowaka, to by tutaj trzeba było wskazać na małżeństwo gwiazdów, tak? I oni w pewnym okresie, no przynajmniej na przełomie lat 80. i 90. byli jakimś chyba też autorytetem dla ruchu społeczeństwa alternatywnego, bo tutaj ta współpraca właściwie trwała chyba aż do końca lat 90. Może Zbigniew Stybel chciałby coś powiedzieć na temat Andrzeja Gwiazdy i jego roli? No właśnie. Uważam, że jest to bardzo ważna postać w środowisku. Otóż pierwszą osobą z naszego, pierwszego RSA, tak to powiem, Wojtek Jankowski-Dżekob utrzymywał już w 85 roku
to właśnie z Andrzejem Gwiazdą, chodząc po słynnym korytarzu na 10 piętrze, radził się, jaką decyzję podjąć, gdy przygotowywał się na odmowę służby wojskowej. To była bardzo ważna, bardzo ważny kontakt, bardzo ważna osoba, Andrzej Gwiazda. Zresztą uchodził za takiego no, niezłomnego od tamtych czasów dla nas. Osoba, która nie poszła na żaden kompromis. Później, z tego co pamiętam, Janusz utrzymywał kontakt jakiś czas i byłem też ja. Ale to już były czasy, kiedy było to związane z ZZF-em i państwo Gwiazdowie, pomijając wielką empatię z ich strony, serdeczność, to pomogli mi bardzo wiele, kiedy nie można było tak naprawdę nic już opublikować, mimo że był koniec lat 80., ale państwo Gwiazdowie pomogli, aby ten niezależny ruch wydawniczy istniał niezakłócony. Tak powstał, tak, dzięki temu w dłuższej perspektywie istniało czasopismo Spartakus, o czym pewnie wspomnę później. Natomiast Andrzej Gwiazda wprowadził nas w pewien świat, którym odwoływał się właśnie do idei samorządnej Rzeczpospolitej. To znaczy, jeszcze dodam, bo tutaj pojawia się, że jest mowa o samorządnej Rzeczpospolitej. Otóż ucieczką przed, przed tą zwaną tą pętlą obywatelską profesor wskazywał, że jedynym rozwiązaniem jest ani wschód, ani zachód, a samorządna Rzeczpospolita. I to samo robił Andrzej Gwiazda. To był wspólny mianownik, który łączył nas i z profesorem Nowakiem, i z państwem Gwiazdów. Bo te osoby, to znaczy profesor Gwiazda brał udział na zjeździe Solidarności, jedynym, pierwszym i ostatnim w 1981 roku, i Andrzej Gwiazda. I te dwie osoby dążyły do tego, żeby ten program samorządnej Rzeczpospolitej był wdrożony. Niestety to upadło gdzieś tam po drodze w wyniku wszelakich kompromisów opozycji konstruktywnej, o tak to ujmę. I byliśmy bardzo związani, tak to nazwę, z opozycją niekonstruktywną, bo tak definiowano, taka polaryzacja postaw nastąpiła. Tak to mniej więcej. Dziękuję bardzo. A teraz może przejdziemy do określenia najważniejszych form działania RSA. To się wiąże jednocześnie z kolejnym pytaniem, na czym polegało nowum ruchu społeczeństwa alternatywnego na tle opozycji połowy lat 80. w kraju, bo z tego, co ja pamiętam, jak sięgam własnym doświadczeniem opozycyjnym, to o RSA stało się głośno po 1 maju 1985 roku. Wtedy, gdy była ta słynna demonstracja w Gdańsku i o tym napisał tygodnik Mazowsze, trochę z taką ironią, z takim przekąsem, i jednocześnie później ukazał się taki wywiad w Przeglądzie Politycznym pod tytułem Neoanarchizm w Polsce. Czyli to już był tytuł od redakcji, pewnego rodzaju już określenie zjawiska, tak? Jeżeli chodzi o nowum ruchu społeczeństwa alternatywnego, to właściwie to można by powiedzieć, że takim kluczowym terminem będzie otwartość. Otwartość na różnego rodzaju formy działalności, a przede wszystkim to dążenie do tworzenia społeczeństwa alternatywnego i to takiego alternatywnego, które byłoby z jednej strony w opozycji do tego, co zastali uczestnicy RSA, z drugiej strony do tego, co było im niejako oferowane czy proponowane. W zasadzie można powiedzieć, że tym nowum było również zezwolenie, oczywiście zezwolenie, czyli prawo do swobodnego prezentowania własnych poglądów przez tych wszystkich, którzy chcieli uczestniczyć w ramach RSA, czy chcieli działać. Stąd też ta płaszczyzna do prezentowania różnych poglądów. I tutaj w tych opracowaniach naukowych już po latach pojawiają się różnego rodzaju
stwierdzenia na ten temat, zresztą wypowiedzi samych anarchistów, do tego i Janusz Waluszko nawiązuje, że publikowane były nawet teksty bodajże o charakterze komunistycznym. Co było jeszcze takim nowym? Luźna struktura. I tu znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy sobie już wcześniej, o czym panowie mówiliście, RSA, Ruch Społeczeństwa Alternatywnego i to, co ta nazwa ze sobą niesie. Nie organizacja, a ruch. Coś swobodnego, coś, co nie ma struktury organizacyjnej i nastawienie na działanie prowadzone przez człowieka. No, takim o tym, że to było coś nowego, świadczy również to, że ruch był inspiracją dla innych ruchów i tutaj to uczestnictwo z jednej strony uczestników RSA w innych formach działalności, na przykład ruchu Wolność i Pokój, czy też wręcz wzorowanie się innych grup nieformalnych właśnie na takiej luźnej strukturze, jaką niesie za sobą Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Natomiast jeżeli chodzi o takie najważniejsze formy aktywności, to tutaj no, w sumie do wyboru mamy albo odniesienie się do kalendarium działalności RSA, a to zajęłoby nam bardzo dużo czasu, a z drugiej strony możemy to w pewnym sensie pogrupować, czyli właściwie wskazać działalność o charakterze politycznym, czyli udział w różnego rodzaju manifestacjach, czy organizowanie, czy współorganizowanie, czy też wręcz przejmowanie inicjatywy, tak jak to miało miejsce w 1985 roku w związku z tym wydarzeniami 1 maja. Działalność na płaszczyźnie szeroko pojętej kultury, a właściwie kontrkultury. No i działalność, która jest samodzielną działalnością, działalnością wspólnie z innymi organizacjami, na przykład w ramach Porozumienia Grup Niezależnych Wolność. Ale jedno, co łączy i co było podkreślane przez lata przez uczestników Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, to pokojowe podejście do działalności, prowadzonej działalności przez RSA, czyli tutaj odżegnywanie się od jakichkolwiek form przemocy, która byłaby planowana. Czyli w zasadzie mamy tutaj cały szereg działań prospołecznych, politycznych, to co wcześniej też pojawiło się, proekologicznych, bo mamy szereg różnego rodzaju inicjatyw i to wszystko właściwie jest zogniskowane na człowieku, który pojawia się w tych pismach, czy różnego rodzaju ulotkach, czy w chomku przez duże C, czyli człowiek jest tą w centrum zainteresowania uczestników Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Proszę Państwa, ja też powiem z trochę innej perspektywy, bo oprócz pracy w ECS-ie też pracuję w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego i zajmuję się ruchami społecznymi. I tutaj, co mi się rzuca w oczy, takie największe nowum, jeśli chodzi o RSA na arenie opozycji antykomunistycznej w latach 80., to kontynuując wątek profesora Antonowa, włączenie ruchów społecznych w działalność polityczną. Coś, czego wcześniej nie było, bo Solidarność była związkiem zawodowym. Natomiast tutaj mamy do czynienia z takim troszeczkę, możemy wręcz powiedzieć, żywiołem. Znaczy taką luźną strukturą, bez przywództwa, bez koordynacji, która się kieruje tylko bardzo szeroko wyznaczonymi ramami, zasadami. I to była pierwsza rzecz. Druga rzecz to też wydaje mi się RSA, można by o RSA mówić jako o trochę ruchu pokoleniowym. To, co Zbigniew Stybel podkreślał. I tutaj przypomniałem się tak scena w jednym z filmów dokumentalnych o opozycji młodzieżowej w PRL-u, gdzie Janusz Waluszko opowiadał o tym, jak przez pierwsze 2 czy 3 lata po powstaniu RSA Służba Bezpieczeństwa szukała tych mitycznych dorosłych przywódców RSA, ponieważ nie mieściło im się w głowach, że młodzież ze szkół średnich jest w stanie się zorganizować jako ruch społeczny czy ruch polityczny.
Więc oni szukali tych dorosłych, którzy mają nimi tą młodzieżą sterować. Dopiero po paru latach się zorientowali, że takich osób w ogóle nie ma. I tutaj to wydaje mi się jest podstawowym nowum, jeśli chodzi o opozycję lat 80. I to takie działanie pod prąd, które jest widoczne w paru drobniejszych aspektach czy akcjach. To, o czym już tutaj wspominaliśmy, czyli właśnie podnoszenie postulatów, które nie były obecne w programie opozycji demokratycznej, czyli kwestia obowiązkowej służby wojskowej, wprowadzenia służby zastępczej, pojawiające się kwestie ekologiczne, które też były, jeżeli się pojawiały, to były traktowane po macoszemu. Natomiast kwestia budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu czy w Klempiczu, tamy w Czorsztynie, czy wcześniej jeszcze w Siechnicach, cementownik w Siechnicach. To były rzeczy, które zaczęły być podnoszone. To było też pewne nową tematyka, która była bliska uczestnikom RSA. I tutaj jeszcze jedna rzecz, która się mocno rzuca w oczy, to jest, która jest związana z tym właśnie pójściem pod prąd i takim też radykalizmem, o którym pewnie też jeszcze trochę dzisiaj poopowiadamy, radykalizmem polskich anarchistów, to jest wytworzenie się trzeciego obiegu prasy, czyli jakby zrobienie czegoś, co wychodzi poza ten model prasy oficjalnej i prasy drugiego obiegu, nawiązującej do tradycji rosyjskich samizdatów. A tutaj się pojawiają czasopisma, które idą jakby w ogóle w poprzek tego. To hasło trzeciego obiegu pojawia się dosyć często, ponieważ one, te czasopisma nie tylko miały inną treść, treść, której często krytykowano działania opozycjonistów, tutaj jak pan Stybel wspominał o tym podziale na konstruktywną, niekonstruktywną opozycję, ale też wyróżniały się bardzo mocno graficznie. To jest początek powstawania zinu w Polsce, takich bardzo ulotnych gazetek o bardzo specyficznej estetyce, inspirowanej bardzo często wydawnictwami punkowymi. Więc tutaj wydaje mi się, że to właśnie jest to nowum, które jest związane też z tymi najważniejszymi formami czy przykładami działań. I tutaj ten radykalizm, który był obecny przez cały czas istnienia ruchu społeczeństwa alternatywnego i w ogóle jest, wydaje mi się, u podwali ruchu anarchistycznego w Polsce, to ten radykalizm też wydaje mi się był pewnym nowym, ponieważ on też był później stało się platformą do współpracy z innymi organizacjami, czyli z innymi ruchami, która z dzisiejszej perspektywy była mocno zaskakująca. I o tym pisał Padraig Kenny, o właśnie takich bardzo nieoczekiwanych sojuszach, dla których wydaje mi się platformą był ten radykalizm. I ostatnim takim nowum było zmiana sposobu protestowania. I tutaj myślę już o drugiej połowie lat 80., późnych lat 80., czyli generalnie wprowadzenie elementu takiego karnawałowego do protestu. To bardzo było dobrze widać w przypadku protestów przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu, które głównie odbywały się tutaj w Gdańsku, gdzie pojawia się ten element takiej właśnie radosnej zabawy, happeningu, trochę też prowokacji. Coś, czego co trudno było, rzadko było dostrzegane w innych działaniach opozycyjnych, natomiast tutaj stanowiło trzon tych działań i też stanowiło taki element, który bardzo przyciągał innych młodych ludzi właśnie do działań grup anarchistycznych. Znaczy, zacznę może od pierwszej rzeczy. Najważniejsze formy działania, powiem tak bardzo krótko, jak tylko można, były na pierwszym momencie kluby dyskusyjne i bibuła. W wyniku tego jakby tej eskalacji myśli i emanacji przestrzeń publiczną, manifestacje to były różnej formy, tak? Były tak rzeczywiste jak te polityczne początkowo lat 80. w pierwszej połowie, happeningi, teatry sztuki, forma emocjonalnego, publicznego okazywania,
Potem też była forma udziału w strajkach, tak? To są majowo-sierpniowe strajki. I to jest jakby pokrótce, ja tego nie rozwijam, bo można o tym mówić bardzo długo i się temat nie zamknie. Natomiast czym było, na czym polegało Novum RSA? Ja tutaj odwołam się jeszcze do tego, co pan profesor Antonów powiedział, że myśmy postrzegali człowieka przez duże C. Otóż manifest, który powstał, jakby jest probierzem RSA z czerwca 83 roku, jest taką trochę myślą, że na początku był człowiek. To jest taki manifest prawdziwego człowieka. Tak jak Dmowski i wiele osób w tamtym czasie odwoływały się do myśli prawdziwego Polaka, tak tutaj ten manifest bardzo krótko ujęty został w jednej formacie A4, gdzie jest człowiek na początku, potem się jest Polakiem, Niemcem, kosmitą. I to było jakby probierzem, to jest te pierwsze nowum. Ponadto w dokumentach Służby Bezpieczeństwa zdefiniowano nasze środowisko jako formację i antypaństwową, antymilitarną, anarchistyczną i niepodległościową. Jednym słowem, gigantyczny koktajl Mołotowa. To jest jakby też kolejny nowum, tak? No bo nie można połączyć antypaństwowości, antymilitaryzmu z niepodległością. Praktycznie mówiąc, logicznie to się powinno wykluczać, ale w naszym wypadku to się nie wykluczało i to w tym pierwszym etapie, w tym pierwszym RSA to się bardzo często przejawiało, pojawiało, wręcz akcentowaliśmy na niepodległość, że w niepodległym państwie anarchiści z jednej strony możemy podejmować wtedy działania, gdy będziemy niepodległym państwem. To jest zjawisko bez precedensu. Tego w innych formacjach w Europie czy poza Europą tego nie można doświadczyć. Też jakby nowum mieliśmy własne zaplecze i byliśmy nie tyle hermetyczni, ale otwarci na inne podmioty. Więc staliśmy się zarówno alternatywą i programową, nie określając, czego ona dotyczy, każdy mógł wygenerować alternatywę. Stąd w RSA było 7 prowadzących. Nie przywódców, jak tutaj pan Grzegorz wspomniał, że nie było przywódców, nie było autorytetów. Ponadto, co też jest ważne, większość opozycji dało odpór ideologii marksistowskiej. My daliśmy odpór i marksistowskiej, i liberalnej, tak? To się nazywa ukąszenie. To też było pewnego rodzaju eksperyment, to też była mieszanka piorunująca. I dla niektórych to była prowokacja wręcz ubecka. Co jest też ważne, RSA, głównie RSA, bo mnie to dotyczy, była formacją, która zdezorganizowała, czy była na początku dezorganizacji systemu paramilitarnego, czyli Ludowego Wojska Polskiego. I tak naprawdę to był RSA była zaczynem rozkładu armii. O tym się przekonałem już organizując ZZF. I ta formacja też powstała w tym celu, żeby ludzi zebrać wokół formacji czysto związkowo-zawodowej. Dalej, też nowum, mieszczenie się jakby dwóch sprzecznych formacji, tak? Z jednej strony socjaliści wykluczają anarchizm, anarchiści wykluczają socjalizm, a w RSA mieściły się ta chociażby nurty, tak? Niepodległościowy nurt socjalizmu i anarchizmu, Janusz, anarchizm. Z drugiej strony był nurt socjalizmu. I co jest ważne, to doświadczenie, które tam wymieniłem, spowodowało, że i to było nowum, byliśmy nie właśnie gettem, spowodowało, że wiele postaw wygenerowało masowy ruch, jak ja to nazwałem w książce, niczym Wenus z piany powstał ruch wolności i pokój. Ja tego nie będę definiował, dlaczego, co i jak. Niemniej powstał masowy ruch i antyimperialistyczny, i antykomunistyczny, a jednocześnie poszukujący wciąż ideowej alternatywy. Tak? Obok siebie istniały różne postawy, i anarchizm, syndykalizm, trockizm,
Piłsudczycy, bo w Krakowie, w Lipie była formacja Piłsudczyków, więc to było nieprawdopodobne, tak? Płynnie Zbyszek Stybel przeszedł do właściwie szóstego czy do piątego pytania i postarajmy się na te dwa kolejne pytania, powiedzmy, odpowiedzieć łącznie, czyli jakie były spory ideowe w ruchu społeczeństwa alternatywnego i w ogóle w ruchu anarchistycznym, pod który się zinstytucjonalizował w postaci międzynarodówki anarchistycznej, jakie były, powiedzmy, relacje między RSA a ruchem Wolność i Pokój. I jakby to się wiąże też z ostatnim takim pytaniem czy problemem o oblicze programowo-ideowe Homka. Na ile te spory ideowe, które wtedy miały miejsce w szeroko pojętym ruchu anarchistycznym, na ile one znalazły odzwierciedlenie w Homku. Przypomnijmy, że reprint tych wszystkich numerów wydawanych do roku 1990 jest dostępny w publikacji wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej. W zasadzie to można na kilku płaszczyznach rozpatrywać i tutaj zacznę od tego oblicza programowego czy programowo-ideowego Homka. No przede wszystkim sam tytuł, już on ustawia niejako charakter tego pisma, bo mamy już obszerne wyjaśnienia, dlaczego tutaj są nawiązania właśnie do tego człowieka. Natomiast jeżeli chodzi o to oblicze programowe, to w skrócie można by powiedzieć, że ono zawiera się w... No, właściwie w motcie, które było drukowane przy samym właśnie, przy tej winiecie tego pisma anarchistycznego. I w sumie to ono zezwalało na człowiekowi na kultywowanie, na tworzenie własnej kultury, religii, światopoglądu, budowanie własnego etosu życia. I to powodowało, że to czasopismo, czy pismo, w zasadzie pismo trzecioobiegowe, no, stawało się płaszczyzną do publikowania różnego rodzaju tekstów. To, co Zbigniew Stybel właśnie zauważył, że tutaj mamy mnóstwo różnego rodzaju odniesień i nawiązań do różnego rodzaju koncepcji, wręcz swego rodzaju prowokacje, bo tak to było odbierane. Z jednej strony krytyka totalitaryzmu, z drugiej strony negacja liberalizmu w artykułach, które się pojawiały, więc co jest dobre, więc to była taka płaszczyzna do dyskusji. Jeżeli chodzi o program, no to tutaj tak na dobrą sprawę, to ci wszyscy, którzy chcieli pisać na łamach Homka, no kształtowali ten program, bo jak sami anarchiści stwierdzili, pisać mógł każdy i w zasadzie każdy mógł ten tekst publikować na łamach Homka. Ale to z jednej strony jest oblicze programowe Homka, które właściwie kształtują anarchiści. Z drugiej strony mamy to oblicze programowe Homka, które no niejako jest efektem analiz operacyjnych, bo to również, co już moi przedmówcy powiedzieli, mamy różnego rodzaju analizy młodzieży. To, co dr Grzegorz Piotrowski przypomniał z tego kadru filmu, prawda, że nie do pojęcia było, żeby to mogli zorganizować młodzi ludzie. Gdzie są ci, którzy to zorganizowali, dorośli? No więc mamy tutaj ukształtowaną potężną organizację w tych materiałach operacyjnych. Zresztą pan profesor Brzechczyn o tym napisał, o tej bodajże konspiracyjnej, elitarnej, młodzieżowej organizacji harcerskiej, prawda? Czyli ten Homek, który jest na odwrót rozszyfrowany przez Służbę Bezpieczeństwa. No i trzecia płaszczyzna to jest to, co w badaniach naukowych na przestrzeni lat pojawia się na temat tego, co anarchiści mieli na myśli.
Więc tutaj te elementy mogą właściwie być rozpatrywane jako to oblicze programowo-ideowe. Natomiast jeżeli chodzi o spory, no to tutaj jest otwartość do dyskusji na płaszczyźnie HOMKA. Natomiast jeżeli chodzi o działalność, to można było zaobserwować wycofywanie się przez anarchistów z ruchu społeczeństwa alternatywnego, z różnego rodzaju form współpracy, jeżeli uznali, że działalność była no, prowadzona w sposób, czy retoryka nie odpowiadała ich przekonaniu. Tak, jakby to było też, jeśli chodzi o HOMKA, to było zdecydowanie istota tego, co, o czym mówiłem, jeśli chodzi o trzeci obieg. Było bardzo otwarte czasopismo. I teraz czasopismo, w którym te spory były toczone, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli chodzi o próbę zrekonstruowania programu ruchu anarchistycznego w Polsce, to jest to dosyć karkołomne zadanie, ponieważ już kiedyś, zajmując się ruchem anarchistycznym w Polsce, zauważyłem, że czymś zupełnie innym jest taki krytyczny potencjał anarchizmu, zwłaszcza anarchizmu w Polsce, a czym innym są jakieś próby takiej pozytywnej odpowiedzi na zdefiniowane problemy. I ten program, czy te dyskusje tak naprawdę w ruchu anarchistycznym trwają ciągle i trwają aż po dziś dzień. Znaczy tutaj nie ma jakiegoś jednego ustalonego programu, tylko on się wykuwa w działaniu, on się wykuwa w akcji i jest bardzo często taką reakcją na zmieniającą się rzeczywistość. To nie jest tak, że jest jakiś manifest anarchistyczny, do którego potem przez 30 lat anarchiści się odnoszą, tylko to jest cały czas żywa dyskusja, tak jak żywy jest ten ruch. A więc tutaj próby podejścia do tych dyskusji, do sporów ideowych z takim aparatem pojęciowym wziętym z nauk politycznych czy nauk społecznych jest dosyć trudne, ponieważ to no, trudno to zastosować. Natomiast co jest też, wydaje mi się, warte podkreślenia, jest to, że no, polski anarchizm pojawia się po roku w pierwszej połowie lat 80. po bardzo długiej przerwie. Znaczy ostatnie grupy takie anarchizujące w Polsce znikają w latach 50., wczesnych latach 50. w samym początku. To były jakieś, możemy powiedzieć, wręcz niedobitki przedwojennego ruchu anarchistycznego w Polsce. Jest długa przerwa. Przerwa, podczas której na przykład w ruchu anarchistycznym na zachodzie Europy czy rodzącym się ruchu anarchistycznym w Stanach Zjednoczonych są podejmowane różnego rodzaju dyskusje programowe, które zajmują te 30 parę lat. Natomiast w Polsce te same dyskusje są podejmowane, bym powiedział, wręcz naraz. Znaczy mamy dyskusje na temat kwestii pracy, samoorganizacji społeczeństwa, ale też kwestii relacji z przyrodą, z kulturą i tego typu rzeczy. Tak? Więc mamy natłok tych dyskusji, które w innych miejscach na świecie zajęły kilkanaście, kilkadziesiąt lat. W Polsce, w polskim ruchu anarchistycznym one się odbywają, można powiedzieć, symultanicznie. Tak? Kwestie właśnie związane z pacyfizmem, demilitaryzacją, antytotalitaryzmem, kwestie związane właśnie z ochroną przyrody. To wszystko się pojawia naraz mniej więcej między rokiem 82 a 89, co powoduje, że te dyskusje mogą się wydawać mocno chaotyczne, ale są po prostu bardziej skompresowane w czasie. I tutaj właśnie platforma, jaką stał się HOMK, była jedną z podstawowych platform do dyskusji, ponieważ jak już to wspominaliśmy w tej dyskusji, była platformą bardzo otwartą. Natomiast co jest ciekawe, to, że RSA stało się pewnego rodzaju takim dominantą w tym środowisku anarchistycznym, bo jeżeli popatrzymy na podejmowane próby założenia innych grup, to one zawsze się jakoś odnosiły do RSA, bo RSA było może nie wzorcem ideowym, ale jakby jednak czymś, do czego trzeba było się odnieść i tutaj
Jeżeli popatrzymy na rozwój takich grup, które były naprawdę niewielkie, jak grupa, która wpierw nazywała się Oddziałem 13 grudnia, później Ludowym Frontem Wyzwolenia, to tam bardzo dobrze widać właśnie stawanie w kontrze do RSA. Czyli jednak można powiedzieć, że RSA stworzyło i kanon, właśnie kanon myśli anarchistycznej w Polsce, który dopiero w ostatnich latach, mam wrażenie, jest kwestionowany czy rozmontowywany. Natomiast tutaj tak właśnie mocne postawienie na takie wątki syndykalistyczne, wątki pacyfistyczne, wydaje mi się, że to jest też coś, co jest takim dziedzictwem RSA. Natomiast mówię, to tak jest to wypowiedź z perspektywy osoby, która przygląda się temu z zewnątrz. Ja myślę, że tutaj Zbigniew Stybel jako uczestnik, współtwórca tych wydarzeń, myślę, że będzie mógł powiedzieć znacznie więcej. Tak, dziękuję bardzo. Czyli jak to naprawdę było? Pytamy uczestnika i jednego z prowadzących ruchu społeczeństwa alternatywnego. Dziękuję panie Grzegorzu za wywołanie. Nie? Powiem o innej formie sporów, mianowicie którą doświadczałem. Które spory doświadczałem? Mianowicie w pierwszym okresie 86-85 był podstawowy spór, mimo że jeszcze już RSA jako tako zafunkcjonowało, cały czas był dylemat. Czy byłoby lepiej PPS powołać, czy też powołać Oddział Solidarności Walczącej. Niestety pozostaliśmy i tak jak powołaliśmy RSA, to był jeden z podstawowych sporów. Myślę, że bardzo ciekawy ferment. Kolejnym sporem, który tutaj pan profesor Antonów wspomniał, wywołał o Bakuninie, to nasze spory miały taki obraz mniej więcej, że spierałem się ja i Janusz, czy Proudhon, czy Bakunin. Kto z nich ma rację? A w gruncie rzeczy się spieraliśmy na temat klasyków, o których nie przeczytaliśmy choćby jednej publikacji całej, a jeżeli już, to coś, co było wyrwane z kontekstu danej publikacji, jakiejś propagandówce PRL-owskiej. Krótko mówiąc, nasze spory to było szukanie czarnego kota w czarnym pokoju, a w gruncie rzeczy ani kota, ani pokoju nie było. Inną formą, znaczy kolejnym jakby sporem w RSA, to był w tym okresie jakby pierwszego RSA między mną a Wojtkiem Jankowskim. Mianowicie Wojtek odnosił się z wielkim dystansem do konspiracji jako takiej. Ja natomiast uważałem coś zupełnie odmiennego, co potem zresztą realizowałem, będąc w Poznaniu, realizowałem w ZZF-ie. Zresztą Dominik Bień napisał, że mimo że byłem organizatorem, założycielem Spartakusa, a nic nie ma na mój temat. Wychodziłem z prostego założenia, że cicho jestem, długo będę funkcjonował i więcej można zrobić. Dalej, potem był rok, lata 85-86, mówię o takich bardzo ważnych sporach. W Trójmieście zawrzało, gdy pojawił się VIP. I czy wejść do VIP-u, czy nie wejść do VIP-u? Początkowo wręcz nawet organizowałem VIP w Poznaniu. Później zaniechałem kontaktów z środowiskiem poznańskiego VIP-u w sferze organizacyjnej. I to jest jakby takie trzy platformy i czasy okrągłego stołu i pookrągłego stołu. Otóż w Trójmiejskim, mówię tu już o Trójmiejskim ruchu alternatywnym, nie do końca się zgadzam tutaj z tezą, że Homek był, czy RSA było anarchistyczne, było to raczej alternatywa, nazywam ruchem alternatywnym, to ruchy takie jak RSA, VIP, MA, FA, TOTAR, Ruch Twetwa, Ludowy Front, Związek Zawodowy, ZZF. Z tego jakby tej kompozycji, formacji wyodrębniły się trzy ruchy ideowe. Pierwszy nurt czerpał inspirację z organizacji jak Frakcja Czerwonej Armii, Czerwonej Brygady, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, mówię o oddziałach 13 grudnia. Pierwotnie dodam od siebie, że to miała być milicja robotnicza, tak zwana organizacja bojowa,
przy ZZF-ie. Niestety Piotr Ratyński wykombinował coś innego, stworzył Ludowy Front Wyzwolenia i poszło to w zupełnie innym kierunku. No, potem on się odwoływał chociażby do Czerwonych Khmerów, tak? To już było porażające i absolutnie nie do strawienia. Drugi nurt odwoływał się do kontrkultury. No cóż, to była taka, powiedzmy, to była mieszanka piorunująca, połączenie nowej lewicy, która, to znaczy to była taka koncepcja nowej lewicy, to znaczy i marksizm, maoizm, anarchizm, trockizm, liberalizm oraz różnego rodzaju typy religii, odrzucając założenia ideę starej lewicy, tak, czyli chociażby PPS-u niepodległościowego. Tutaj pojawia się Herbert Marcus, pojawia się słynna emigrantka Cicciolina z partią radykalną, co wiele osób wręcz udało się na ten zjazd partii radykalnej na Węgry. To jest paradoks, mówię Węgry, tak, bo Węgry wtedy były przewodzące w tym ruchu rewolucyjnym. Natomiast część dała się jakby uwikłać w walkę o kolejne lokale lub place. Tam pojawia się potem plac wymiany pozytywnej naprzeciwko Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, a potem Urzędu Ochrony Państwa. I trzeci nurt to jest, no powiedzmy, odpady typu ja i parę jeszcze innych osób, które nie mieściły się w tym kanonie, tak? I powołaliśmy związek zawodowy, tak? Dziękuję bardzo. W ten sposób płynnie przechodzimy do ostatniego pytania, mianowicie co pozostało z tego ruchu anarchistycznego lat 80. czy przełomu lat 80. i 90. dzisiaj, czyli w III Rzeczypospolitej po roku 1989. I tutaj może też w pierwszej kolejności wypowie się Zbigniew Stybel, który powie o Zawodowym Związku Federacyjnym Wolność. Była to jedna z takich inicjatyw post-RSA, tak? Post-alternatywnych, tak można byłoby powiedzieć. Niewątpliwie wpływ na powstanie ZZF-u miały dwie osoby. Profesor Leszek Nowak i państwo Gwiazdowie. To nie nam ulega najmniejszej wątpliwości. Był Gdańsk, był Szczecin, to były jakby dwa ośrodki. Potem pojawia się ośrodek na Mazurach, w Białymstoku i na Dolnym Śląsku. Głównym motorem był Gdański Szczecin. W Szczecinie to było środowisko skupione wokół osób, które już odpracowały służbę wojskową. Natomiast w Gdańsku czy w Trójmieście jakby wyodrębniły się dwie grupy. Jedna gdańska, tak zwana Wolna Wola z Markiem Grządką. Znów była Gdyńsko-Sopocka ze mną, z Arkiem Bachem, środowiskiem ludzi odpracowujących służbę wojskową, nie tylko w służbie zastępczej, ale w oddziałach obrony cywilnej. Tam były strajki generowane. I tak po prawdzie mówiąc, ZZF Wolność wypełnił próżnię, która powstała nagle, jak pojawiło się WIP, tak nagle zniknęło. Tak mówią, że wyczerpała swoją formułę, swoją misję dopełniła, natomiast WIP pojawił się, to było jakby wypełnienie tej luki, tak? To znaczy jakbyśmy poszli dalej, tak? Tam chodziło o samorządną Rzeczpospolitą, o 6-godzinny dzień pracy, o szacunek w ogóle dla ludzi pracy, nie tylko dla ludzi odpracowujących, ale wszelkiej maści, tak? Robotników, pracowników, bo to byli kierowcy z MPK, to byli portowcy, ształerzy, były jakby komisje, no powiedzmy powołane komisje zakładowe w porcie gdyńskim, w MPK gdańskim autobusowym i tramwajowym, na poczcie. Niestety ZZF upadł z kilku powodów. Po pierwsze kadrowo, mianowicie wiele osób po uzyskaniu służby zastępczej tudzież dopełnieniu tej służby jakby wycofało się. O tym można przeczytać w tej publikacji w artykule Dominika Bienia, Polski anarchosyndykalizm w okresie transformacji ustrojowej.
A teraz prosiłbym o krótkie podsumowanie kolejnych naszych gości, czyli tutaj zaczniemy od profesora Antonowa i potem zakończy Grzegorz Piotrowski. Ja tak króciutko właściwie podsumuję to wszystko, co zostało naukowo zbadane i opublikowane, to jeżeli chodzi o tą płaszczyznę naukową. Natomiast jeżeli chodzi o samą działalność ruchu anarchistycznego, no to on działa i właściwie można powiedzieć, ta działalność jest rozwijana i kontynuowana od działalności zapoczątkowanej przez tej alternatywnej działalności, bo faktycznie tutaj można dyskutować nad anarchizmem RSA, ale przyjmuje się, że jest to działalność anarchistyczna. Od działalności o charakterze lokalnym, i tutaj mamy i działalność w ramach miast, i działalność publikacyjna, która odnosi się do tej działalności lokalnej, po współcześnie działalność już właściwie można powiedzieć globalną, bo w dobie internetu i świata, który w zasadzie jest w zasięgu człowieka, działalność anarchistyczna wyszła poza granice kraju i łączy się z działalnością anarchistyczną w innych krajach. Więc tutaj mamy ten element poszerzenia działalności. Natomiast tutaj faktycznie trzeba podkreślić ten charakter RSA jako swego rodzaju lidera od połowy lat 80., lidera, który działał właściwie sprecyzowanym, jak na taki nieformalny ruch, jak na taką nieformalną strukturę, to jednak sprecyzowaną, może nie programem, bo to by było zbyt dobitne. Natomiast na pewno była wizja, która była i sprecyzowana, i realizowana przez uczestników RSA. Stąd udział w różnego rodzaju inicjatywach, ale też wycofywanie się, tak jak na przykład wycofanie się tego, jak to Zbigniew Stybel podkreślił, starego RSA z Federacji Anarchistycznej. Ale na pewno można powiedzieć o tym, że te akcenty ruchu społeczeństwa alternatywnego są widoczne, a chociażby w nowej czy aktualnej płaszczyźnie ideowej Federacji Anarchistycznej, i powiedzmy analiza tego programu czy tej treści pozwala na wyszukanie kluczowych zagadnień, które już postulowali w latach 80. uczestnicy RSA, czy to samorządne społeczeństwo, czy dobrowolność, które właściwie od początku przyświecały ruchowi społeczeństwa alternatywnego. Ja się absolutnie zgadzam, że to, co zostało, to jest pewien sposób myślenia, sposób postrzegania rzeczywistości i sposób reagowania na tę rzeczywistość. Bo ja tutaj nie chciałbym się koncentrować na takiej kontynuacji organizacyjnej. Natomiast właśnie sposób myślenia, który RSA zapoczątkowało, bardzo krytyczny wobec rzeczywistości, a z drugiej strony bardzo otwarty i bardzo też niekonwencjonalny, potem to widać aż do dzisiaj. No i tutaj już Zbigniew Stybel wspomniał chociażby o inicjatywie pracowniczej, to też, która wyrasta z tego sposobu myślenia, samoorganizacji, takich tradycji anarcho-syndykalistycznych, zapoczątkowanych w najnowszej historii Polski przez RSA. Później nie mielibyśmy chociażby doświadczenia polskiego ruchu alterglobalistycznego, gdyby nie doświadczenie RSA, a przynajmniej byłoby to doświadczenie zupełnie inne, ponieważ te wątki cały czas pobrzmiewały. I myślę, że tak mniej więcej do roku około 2010 jednak te wyniki sporów ideowych, jakie toczyli uczestnicy RSA i grup wokół RSA, cały czas dominowały w polskim ruchu anarchistycznym, czy anarchizującym, może to będzie bardziej precyzyjne określenie. Natomiast dopiero od niedawna zauważam próby zerwania z tą tradycją intelektualną zapoczątkowaną w połowie lat 80. Natomiast nawet jeżeli z czymś się próbuje zerwać, to i tak to jest obecne cały czas.
Więc ten taki kanon myślenia anarchizującego w Polsce, który pojawił się w latach 80., on cały czas gdzieś jest obecny, czy to jako próba kontynuacji, czy to jako próba negacji tego kanonu, to i tak jest to na pewno bardzo znaczące doświadczenie, którego polskie ruchy społeczne doświadczyły, bo tego typu myślenia, które było pokazywane czy przedstawiane na łamach Chomka, można zobaczyć chociażby dzisiaj, oczywiście w zmienionej formie, ale echa tego można dostrzec w ruchach miejskich, które też miały swoją 5 minut sławy. Można zobaczyć też w ostatnich działaniach różnych grup młodzieżowych. Więc to myślenie i o programie, ale też, jak profesor Antonus podkreślał, o organizacji, czyli właśnie takiej luźnej formule ruchu społecznego, bez wyraźnych przywódców, otwartych, cały czas się wspierających, wykuwających swoją tożsamość, to myślę, że to przetrwało do dzisiaj i jeszcze myślę, że będzie przez wiele lat funkcjonować. Dziękuję bardzo. Dziękuję za udział w dyskusji, w której wzięli udział Zbigniew Stybel, uczestnik Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, profesor Radosław Antonów z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr Grzegorz Piotrowski z Europejskiego Centrum Solidarności. A Państwa zapraszam do przeczytania książki Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, studia i analizy. Do widzenia. Thank you.